kolejna fajna zabaweczka. Buty z lat 70., które były może nie marzeniem, ale super, super sprzętem dla ludzi uprawiających siatkówkę. One były fajne, bardzo dobre. Trudno było dostać, ale każdy grający opowiadał, że kupiłem nowe szermierki. No. W tej chwili nikt nie chce uwierzyć, że w takich butach mógł grać siatkarz i ligowy, czy nawet reprezentacyjny. Aczkolwiek pokażemy za chwilę Tigera, który był wtedy szczytem marzeń każdego siatkarza, każdej siatkarki, każdej osoby, która trenowała siatkówkę. To był but bardzo elitarny, bardzo drogi, nie wszystkich było stać. Ciężko było coś takiego kupić. No, było kilka wybitnych postaci w polskim sporcie, między innymi właśnie pan Tomek Wójtowicz, który dostawał piękne buty, ale też na przykład z lekkiej atletyki Irena Szewińska, która miała kontrakt z Tigerem. O, jak im ludzie zazdrościli tych ciuchów wszystkich. Ho, ho, ho.